No wszystkim. Znowu Plan 7, dalszy ciąg. Baldur's Gate 3. Dobra. Wyszliśmy z tamtej podziemnej kaplicy. Tutaj mamy jeszcze jakieś nieodkryte przejście. Raczej teren. Spojrzymy na niego. Myślę, że zasłużyliśmy na krótki odpoczynek. Dobra. Co my tu mamy? One of them carved up Zora's whole squad. So let's leave it. And let the goblins have it? No. We take it to the grove. Zoru was right. Yellow as a toad, twice as ugly. Kogo my tu mamy? Nasza przyjaciółka. And if it escapes, how will you? Oh, a guest. Your skull pounds in response to the prisoner's white-hot stare. Her lips don't move, yet you hear her voice. Get rid of them. Zestrzelcie pułapkę, musimy zabić tego stwora, zanim komuś zrobi krzywdę. O, bogowie, złapaliście zwiadowcę. Ze mną zbliża się szarża Gitianki. Ratuj się, kto może. Okej, spróbujmy to. Bang, bang. Dobra, ponosy powinny nam wejść. No dobra. Kiepskie rzuty. This isn't worth it. I'm out of here. Enough gawking. Get me down. Proszę. Never. No to na razie. Observe and listen. You'll hear goblins before you see them. O, zmieniłaś zdanie? Seems like a good moment to talk. Questionable intellect. Unsurprising. Release me, or enjoy a future as geich. Co znaczy geich? Mind flayers. The atrocities we are becoming. Stajemy? Nie ma dla nas nadziei, prawda? I know a remedy. Release me and I will share it. Nawet zostawili krótki łuk do zestrzelenia liny. Dobra, zobaczmy, jeżeli ją zostawimy jeszcze na jakiś czas. Ciekawe. Czy zmieni zdanie? Trzaskana klatka. Broken. Must have been here a while. Dobra. Byłoby tyle, jeżeli chodzi o ten teren. Sprawdzimy jeszcze tutaj kawałek. Może coś ciekawego nam umknęło. You try my patience. A ty moją? Gdzie jest moje proszę? Nie słyszę go. Dobra. Tak, to mamy zestrzelić. The tadpole hasn't yet scrambled all your senses. Auspicious. But the longer we wait, the more it consumes. My people possess the cure for this infection. I must find a creche. You will join me. Careful. She obviously sees your kindness as weakness. Don't let her take advantage. Twoi ludzie zostawili cię tutaj, przecież byli tutaj, atakowali statek i zostawili cię na pewno śmierć? Zwyczajne dziękuję byłoby na miejscu. You may as well suggest a wyvern bow to worms. The cure I offer will suffice as thanks. Myślałem, że masz lekarstwo przy sobie. A pity that. I made an offer and you accepted.
Your fantasy is not my burden. Czym właściwie jest ta szkółka? It is many things. A hatchery, a training grounds, a shelter. Githyanki protocol is clear. When infected with a Geth tadpole, we must report to Augustil for purification. Jesteś pewna, że wy przeżywacie te oczyszczenie? Się zdaje, że sama nie wiesz chyba do końca, na czym polega to oczyszczenie. Dobra, znajdziemy tą szkółkę. You are full up. Dismiss your weakest warrior. Zaczekaj w moim obozie. Tam porozmawiam. Very well, but heed my words. The Horned Ones mentioned a camp. One there, this Zoru, has seen Githyanki. A crash must be near. I must interrogate this Zoru. Our very lives depend on it. I will be at your camp. Do not keep me waiting. Z jednej strony przydał nam się by wojownik w drużynie, ale z drugiej strony, czy na pewno, dajemy sobie radę. Dobra. Musimy przeskoczyć jeszcze raz przez to. Przy okazji, mamy butelkę wody. Nic z nią nie robiliśmy, to zobaczmy, czy zadziała to zgaszenie. Gdzie jest ta butelka? Pasta toksyna. Mieliśmy butelkę wody. Czyżbym ją sprzedał? Jest woda. Zadziałało. Niektórzy i tak się poparzyli, ale... Dobra. Czy coś tutaj pominęliśmy? Chyba nie. Przejdźmy się jeszcze tutaj. Może jednak wszystko zwiedziliśmy. Okej. Dobra, to zobaczmy jeszcze tutaj, czy coś będzie. Musielibyśmy zejść na dół. Czy tędy możemy zejść? Nie, jakoś naokoło przejdziemy. Dobra. Tędy jest droga. Właśnie, mamy ten amulet gadania z umarlakami. Na razie nie miałem jeszcze przyczyny jego używać, ale może zobaczmy, czy uda nam się z tym gościem pogadać. Corpse regards you lifelessly. Kim jesteś? Adoin. A true soul. A chosen. Wybrany do czego? Żeby umarł? Żeby umrzeć na jakiejś drodze? Kto cię wybrał? The absolute. The almighty goddess. Co tu robiłeś? Looking for her weapon. The absolute. Co wiesz o tej broni? Crashed.
from the sky, taken by infidels. Co możesz mi powiedzieć o Absolut? Spell's power wanes. You can ask no more questions. Okej, dostał inspirację za to. Chyba ogólnie tylko za rozmawianie z umarłymi, a nie za to konkretnie. No dobra. Nie wiem, czy coś nam wartego wysłuchania powiedział. Oha! Tutaj jest menu alchemii. Okej. Nie, moment, to jest też ciekawe. Atak czarem, premia do ataku wręcz albo z ataku dystansowych czarem. Dobra. Granaty, powłoki, sole. Sole z bylicy i kęsłoczyka. To jakieś chyba kolejne składniki. Esencje popioły. Zawiesinę, trawa brzegowa. Dobra. Poróbmy po jednym. I czy coś nam to odblokuje? Możemy antidotum zrobić, miksturę leczenia. Dowolna zawiesina. Dobra, mikstura czytania myśli. Okej. Ciekawe. Dobra, jeszcze będziemy na to pewnie patrzeć, prędzej czy później. W razie zbierajmy wszelkie składniki. Dobra. Skórzane buty. Pójdzie na sprzedaż. Samo ten sztylet. Przy okazji, ty miałeś swój sztylet wyposażyć. Dziękuję. Karta trumna. Dobra. Pójdźmy w tamtą stronę. Zobaczymy, czy coś ciekawego tam będzie. Pęknięta kapsuła łupieżców umysłów. An empty mind flare vessel. If its occupant survived, then nowhere to be seen. Hey. Tarcza ze skrawków drewna. Nie ma, co to pochodnie jest. Nie chciałem wyposażyć, wyrzuć. Teraz chyba powinniśmy coś z Belladonny zrobić, tak?
No i teraz wszystkie możemy zrobić po jednej miksturze, tak? Eliksir niezrównoważonej koncentracji. Zero odporność na obrażenia do ognia. Dobra. To chyba tyle, co? Jeżeli tutaj jest jakieś przejście, to go nie widzę. Może tutaj jakoś? Zajrzyjmy tam jeszcze szybko. Dobra, nie można dotrzeć. Chyba tędy nie przejdziemy. Chyba na skok tam nie sięga. O, tutaj? Jednak przejdziemy. Dobra. Zobaczmy, co tutaj na górze mamy. Wszyscy weszli? Ktoś się obija? Gail. Przejście na górę. Stopki 3. Wezmę sobie. Srebrny fisiorek. Wskazówki. Mamy panią od wskazówek. Więc Gail. Arfiarze, powiadasz. To ciekawe. Nie jestem specem od loru Faerunu, ale z tego co kojarzę, harfiarze takie prywatne CIA. Chodzą sobie po Faerunie, są tajną organizacją, robią co chcą i twierdzą, że robią to dla wszystkich, dla ogólnego dobra. Ale z harfiarzami, tak, myślę, że będziemy mieli jeszcze coś do czynienia. Dobra, chodźmy do tej wioski. I pójdźmy w końcu w kierunku, w którym powinniśmy iść. Tam jest jakieś wyjście. Zbadajmy najpierw ten kierunek. Skoro wiemy, że generalnie chcemy iść w tamtym kierunku, to najpierw pójdźmy tutaj. Macie do powiedzenia? Right. Had your chance. Raiders, chop this one up small. O! Jednak się weźmiemy za gobliny. Jak miło. Dobra, nie jestem jeszcze w zwarciu. Więc mogę im uciec. Oni są wszyscy na pierwszym poziomie, nie powinni sprawiać problemów. Dobra, wy się jeszcze nie ruszycie. Znajduje się zbyt blisko. Generalnie chcę raczej stanąć z tyłu, jak tylko mogę. On się ruszy jak szybko po nas, więc spróbujmy go zdjąć. Wybijone.
Trudno. Nie mam potrzeby nic więcej robić. Ciekawe, wszedł na górę, spryciarz. Ty zrób nam błogosławieństwo. Tak. Will. Możesz spróbować go ciachnąć. Pięknie. Serduszko. Możesz gonić tego gościa. Powinnaś... Powinno zwarcie, rozumiem, spowodować. Ty natomiast... Wojownik. Czy chcemy się na niego wykosztowywać? Nie, on rzuci się na Willa, mam nadzieję. Więc nie powinien nam zrobić nic poważnego. Więc zróbmy, co mamy. Za darmo. Dobra. Will, podejdź gdzieś tutaj. Trzeba trochę się cofnąć. Może wtedy zabraknie mu punktów ruchu, żeby cię zaatakować. No, chyba że ma coś do rzucenia. Nie miło z twojej strony. Po prostu szczelmy do niego. Ubione. Odstąpiłeś, to znaczy, że nie będziesz miał już ataku. Ej, ej, ej. Skąd to się wziął ten atak? Skoro zrobiłeś odstąpienie. Niemiło. Dobra, czy log walki nam coś powie o tym? Używa sprawna ucieczka. Okej. Okay. Czyli to pozwala zrobić odstąpienie i nie marnuje akcji. Brytne z twojej strony. Dobra, czy możesz do niego doskoczyć? Możesz. I teraz go ciachnąć. Dobra. Zmarnowało niestety twoją dodatkową akcję. Wstępne serce. Listy pocisk chyba w twoim przypadku działa lepiej niż zwykły atak. Też nie, jak go zaatakujesz w zwykły sposób, to przynajmniej go zblokujesz. To zrób zwykły atak. Dobra. Dobra. Dobijmy tego gościa. On się jako następny ruszy. Pięknie. Dobra, i ty masz już koniec akcji. Dobra, zeszczelmy go, jeżeli możemy. Hops. Czerwone jabłko. Zajmijmy teraz dla ciebie. Topór dwuręczny. Dobra, czy coś tu jeszcze mamy? Mamy parę kolejnych skrzynek. Nie mam nic ciekawego.
Dobra. Przydałoby się lekkie podleczenie. Dobra, to ty się sam podlecz. Hej ty. Masz problem? Go on. More of us inside. Hey? Well, I'm busy. Watching like. Okej. A co strzeżesz? Czy strzeżesz przed tej bramy, przed ludźmi czy coś? Dobra. Zwiedzajmy sobie tutaj. Maybe I need more pockets. Możemy zrobić ten witrol z kościarza. Bało mi się, że to coś nam odblokowało, ale może nie. Zwyczajna trucizna. Dobra. Jeszcze jakiś inny witrol? Nie, tylko z kościarza. W sumie chyba nie ma przyczyny, dla których byśmy mieli tego nie robić. Tak mi się zdaje. Moglibyśmy teraz zrobić tą truciznę. Możemy też zrobić eliksiry. Odporności na obrażenia od ognia. Albo mikstury. Mikstura leczenie mocniejsza, ok. Dobra. Na razie nie będę zużywał. Zachowam na potem. Na pewno się przyda. A, co tutaj mamy? Chyba koniec ścieżki, z tego co widać. Malina. Bierzemy. Plecak. A w nim złoto, pieniążki, zwyczajna trucizna, olej zguby maga. Pokroj swoją broń olejem. Trafione nią cele otrzymują minus 3 do testów ataku czarami. Sobie wezmę. Mikstura odporności na ogień. Will. Może tobie się to przyda. Plecaka chyba samego w sobie nie potrzebujemy. A, kolejni ludzie. Just tell us where she is. We don't want any trouble. But you're bloody getting some if you don't fess up. Lads, for the love of all that is holy, I've never clapped eyes on your poor sister. Drop the act, hag. You was the last to see Mayrina. Just let her go. Please. You there. Please, I don't know what's come over these boys. I just want to go home. Stop this. We won't ask again. Proponuję, żebyśmy wszyscy się nieco uspokoili. Co tu się dzieje? Careful! Don't trust a word out of her mouth. Our sister went to the hag, and we ain't seen her since.
Hand over heart, I don't know their sister. I will gladly help you all look for her, though. Enough. Where is she? Nie pozwolę skrzywdzić tej kobiety. Sweetie, be careful! She's with the hag! Don't bloody stand there gaping! Get her! Jak to ją? Okej. Okay. Dosyć szybko rzucacie się na ludzi. Właśnie, użycie trucizny jest zwykła akcja. Znaczy nie zwykła akcja, tylko akcja dodatkowa, więc powinienem częściej tego korzystać. Dobra. Nie przewiduję problemów, po prostu ich rozstrzelajmy. Dobra. Gale? Już dokończyć robotę? Nie. Dobra, serduszko. Możesz podejść do niego. Gale. Gdzieś tutaj sobie stań. Ty możesz użyć nieziemskie uderzenie na niego. Dobra, podejdź tutaj. Zniknęła. Czy żeby to była iluzja? Swift as my feet can carry me. Dobra. Będziemy musieli jeszcze zbadać tą sprawę. Drogi Jolu, nie złaście się, mówię poważnie, że ten się tego w panikę, muszę wszystko naprawić, jestem winna Connorowi. Dobra. Weźmiemy sobie na wszelki wypadek. Co jeszcze mamy? Serdeczny list. Chill runs up your spine. You feel like you're being watched. Rozejrzyj się, szukając czegoś niepokojącego. The place has a quiet sense of calm. You can't see anything strange. No cóż. Zróbcie sobie małą przerwę, kochaniątko, i przegryźcie coś na mój koszt. Ciotka E. Okej, czyli to jest niby ta nasza wiedźma. Soczyste jabłko. Widzicie, daje jabłka ludziom. Nie może być zła. Owieczka nam coś powie na ten temat. What's up for discussion? Sheep's voice warbles. You realize it's trying to say bar. Opieka nad zwierzętami, opuść wzrok i ostrożnie wyciągnij rękę. Powiedz mi o tym miejscu, owieczko. Curious.
Despite your magic, the creature doesn't understand you. Dobra. Pieka nad zwierzętami. Żebyśmy chociaż raz wyrzucili coś więcej niż 10? Wheezing, the sheep backs away. Okej. Zobaczmy co stamtąd owca. Czy to są jacyś ludzie zamienieni w owcy? Mamy punkt punkt... jak to się mówi? Orientacyjny. Nie wygląda na jakieś domostwo. Tutaj znajdziemy tą wiedźmę. I don't want a crumb left on that plate, girl. Auntie Ethel, please. One more bite and this pie is gonna come back up to say hello. Don't make me get the wooden spoon. You're eating for two, so get to it. Hmm. Oh, if it isn't my hero. You took ages. Come in, come in. Feel free to relax yourself and have a cuppa, hmm? Gods grant me patience. Eat up, Mayrina. I won't say it again. Czyby to była Małgosia? A tam był Joel, czyli Jaś. To Mayrina? Mam dla niej złe wieści. Keep that hole under your nose shut. Or things will get messy. O, żałuję, że jednak ich zamówiłem. Leverage. What is it? What's going on? Ciotka Ethel zabiła twoich braci. A, w końcu coś więcej niż 10. Ha, you want to play it like that? Fine. Yes, girl. I killed your brothers. That can't be true. Auntie Ethel. They were being rude, and I detest rudeness. You monster! The deal is off! Enough, away would you? Blessed silence at last. Some time in the cage should do her good. And you, you'll regret sticking your nose in my business. Hmm. Ciocia Ethel chyba zamienia się w coś stricte nieciociowatego. A swamp, stinking and insidious, assaults your senses. Czy mogę cokolwiek zobaczyć, gro? Okej. Ja chyba przyładowywała sobie. Krasnal, krwawy mędrzec. Cioci na razie nie widać, gdzieś prysnęła.
Dobra. Nie wiem, czy oni nie mają jakichś ataków dystansowych. A wygląda na to, że będą chcieli do nas dojść. Będą musieli jakoś tędy przejść. Więc zatłuśćmy im drogę. Ja podejdę jakoś tutaj. Mogę użyć ten olej precyzji. Nam da trochę lepszą szansę trafienia. Błogosławieństwo również może się przydać. Puszczmy do nich ogień. Ty tutaj będziesz stała i będziesz mnie słoniła. Ja trochę się cofnę, żeby w razie jakichkolwiek obszarówek, żebyśmy nie byli zbyt skupieni. Will. Możesz ich wycierować? Możesz. Ładnie. Stań tutaj. Gale też się trochę cofnie. Dobra. Zew krwi. Się nie wywrócił. Okej, jednak ciocia tu jest. Chyba jednak uciekła. Dobra. Ma dużo HP-ków. Oboje mają dużo HP-ków, ale mają mało KP. Mogę użyć tej trucizny w końcu. No to mi skasowało olej precyzji. Ale trudno. Will. Rzuć na niego urok. Na siłę. Gail. Na razie ostrożnie, może promień mrozu. Zdjąć w następnej kolejności. Niech podejdzie do ciebie. Dobra, nie będziemy tego podpalać, więc użyjmy świętego płomienia. Wygląda na to, że nie mają ataków dystansowych, więc powinniśmy bezpiecznie ich tutaj móc razić. Jednak mają ataki dystansowe. Koncentracja przerwana, okej. Daleko skaczą.
To była kiepska tura. Nie wiedziałem, że mogą podskoczyć i tak nas z tyłu poranić. Cokolwiek byśmy nie zrobili, byłoby źle. Gdybyśmy stanęli razem, to zawsze mogą mieć jakieś trucizny do rzucania. A jeżeli się rozproszymy, to oni podskakują i nam ładują tych. Dobra. Potrzebujemy was na nogach. Will. Wróć jeszcze raz tą... ten urok. Masz przynajmniej akcję dodatkową, możesz się podleczyć. Nothing will stand in my way. Masz jeszcze zwykłą akcję. Gdyby on miał mniej punktów życia, to moglibyśmy go uśpić. Możemy pomóc Gale'owi. Nie wiem, czy to dużo dam, jeżeli on zaraz znowu nas ciapnie. Możemy zrobić jako główną akcję rzut płotką? Chyba tak. Okej. Gale. I speak, they burn. Podlecz się. Niestety nie masz za bardzo już nic do zrobienia. Time to push my luck again. Dobra, to tyle. Czy oni mają kogokolwiek? Przechodzą sobie jak chcą i nas kompletnie masakrują. Możliwe, że nie powinniśmy jeszcze tutaj być. Dobra. Nie można użyć podczas walki, serio? Głównie chciałem to, żeby podczas walki tego używać. Dobra. Zdecydowanie to nie jest jeszcze nasz poziom. Mają po dwa ataki i nas konkretnie masakrują. Jeszcze tu kiedyś wrócimy. Nawet Will, który z naszym frontowcem został zdjęty praktycznie w jednej turze przez ich ataki. Chill runs up your spine. You feel like you're being watched. A to wiemy, że to raczej nam nic nie da. O! A jednak. You blink and the wilderness changes. A swamp, stinking and insidious, assaults your senses. Okej. To na pewno na przyszłość bardziej się przyda. Ale dobra, ale na pewno jeszcze tutaj nie będziemy zaglądać. Wrócimy tu koło, nie wiem, przy następnym poziomie. Że będziemy mieli wtedy lepsze szanse. Dobra. To tyle. Z tych rzeczy... No cóż, no... A w końcu zajmiemy się tymi goblinami. Jeszcze tutaj zobaczymy, czy coś tutaj jest, a jak nie, no to... Idziemy tutaj i weźmiemy się za te gobliny może w końcu?
Nie wiem, zobaczymy. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.